No tak, no trzeba szczerze powiedzieć, że byliśmy dzisiaj dobrze dysponowani, dobrze nastawieni na ten mecz. Wiedzieliśmy, jak mamy grać, wiedzieliśmy, jakie są mocne i słabe strony rezerw Śląska. No i wszystko graliśmy tak, jak trzeba. Wychodziliśmy do szybkiego ataku, mieliśmy w pierwszej połowie ze 400% sytuacje. I w przerwie sobie dalej powiedzieliśmy, że musimy kontynuować pewną grę, pewną strategię i to tak funkcjonowało. 200% kolejne sytuacje po przerwie. No i można powiedzieć, że w naszym stylu, jak nie strzelamy bramki, to zawsze się tak zdarzy, że przeciwnik coś może strzelić. Tak się zdarzyło. Strzelili bramkę, no i wygrali mecz. Przy naszym przypadku, nie wiem, zagraliśmy w tej rundzie jeden z lepszych spotkań i pod względem takim organizacji gry, bo graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Ten zespół zawsze rezerwy Śląska chcą grać w piłkę i tak też było. My też tak gramy, dlatego dzisiaj widzieliśmy mecz na styku, mecz emocjonujący. No, ale za wrażenia artystyczne się punktów nie dostaje. Co mam powiedzieć? No, zawodnicy są przybici, szatni, ale no, na tym to polega. Najprościej można powiedzieć, no, nie wejdziemy z boku i nie załatwimy tego, tylko są wykonawcy, są pewni ludzie. Nie wiem, z czego to wynika, że albo w poprzeczkę, albo dajemy się zblokować. Ja uważam, że w tych zawodnikach jest trochę mało wiary, trochę mało takiej odpowiedzialności za to, co robimy na boisku. Trenujemy dosyć dobrze, to wszystko wygląda, dyspozycja niezła i nagle się okazuje, wychodzimy na boisko i w decydujących momentach nie potrafimy, tak jak to Śląsk zrobił, jedna akcja, wyszli, trochę się pobił z naszym obrońcą, wygrał pojedynek fizyczny, podał, uderzył światło w kierunku bramki, jakiś rykoszet i wpadło. No, w naszym przypadku tak się nie dzieje. No szkoda, bo napracowali się mnóstwo zdrowia zostawili. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz, a punktów nie ma. No niestety skuteczność to jest klucz w ustawianiu sobie meczu. Nie, no na pewno Piotrek Celeban jest tym zawodnikiem, który to spaja tą młodzież i daje kierunki, sygnały. Wiemy, jaki to jest zawodnik, jeśli chodzi o zaangażowanie, emocje i tak dalej. Natomiast tu jest wielu ciekawych chłopaków i tak się dzieje co roku. Trudno, żeby było inaczej. Świetnie zorganizowane szkolenie i co pół roku obserwujemy dopływ nowych zawodników, którzy potrafią grać w piłkę, ale tak jak powiedziałem, myśmy znali te mocne strony, ta mała gra pod presją, duże umiejętności techniczne, dużo możliwości w grze kombinacyjnej i to potrafiliśmy zneutralizować, mimo tego, że operowali piłką bardzo dobrze. Ale właśnie taktycznie byliśmy do tego bardzo dobrze przygotowani i wiedzieliśmy, gdzie mamy ukończyć wysokie granie linii obrony. Odbiór piłki w środku pola i wykorzystanie, czy to Piotra Giela, czy do przerwy Putna, czy po przerwie Majewskiego, no to był klucz i zabrakło tylko tego szczególiku, jednego, strzelenia bramki. To był problem, bo reszta wykonaliśmy robotę tak jak trzeba. No, ale w piłce nożnej jakość się liczy, skuteczność się liczy, musi wpaść. Ale Śląskowi wpadło, a nam niestety nie. Ale trudne na pewno. Mecz to był trudny rywal. Dobry rywal, chcący grać. Mieliśmy problem w pierwszej połowie, aż tak naprawdę nawet 60 minut. Lepiej znieśliśmy trudy meczu fizycznie i to cieszy na pewno, ale też widzę dużo, dużo mankamentów i rzeczy do poprawy. Ale oczywiście cieszymy się. Młody zespół, dużo młodych zawodników, dwóch 17-latków w pierwszym składzie, znowu kolejni 17-latkowie, którzy wchodzą z ławki rezerwowych i naprawdę rezerwowi pomagają, dają jakość, więc to cieszy. Jasne, jasne, mieli sytuację rywale za dużo, więc musimy nad tym popracować, żeby mieli ich mniej albo wcale. My też mieliśmy sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Ogólnie mecz był dobry do oglądania, dosyć otwarty, ale z naszej strony zbyt otwarty w fazie bronienia. Oczywiście jest to mecz, w którym nie mamy nic do stracenia, więc tak do niego podejdziemy, ale jeszcze myśleliśmy do pół godziny temu o meczu z Kaliszem. Dopiero za chwilę będziemy myśleli o Zagłębiu, ale oczywiście jest to dla nas mecz, w którym możemy
dużo wygrać i tak do tego meczu podejdziemy.